Bardzo często jest tak, że oklaskujemy nasze panie zespołu śpiewaczek z Jaworzna, które uświetniają różne uroczystości. I przyjąłem z wielką satysfakcją propozycję pana dyrektora Kusia, żeby panią w specjalny sposób podziękować i żeby to one zasiadły na widowni. Pomysł moim zdaniem znakomity. W ten sposób uczcimy również Dzień Kobiet, a to głównie same kobiety. I dzisiejszy dobór artystów, fajne przedwojenne piosenki, które wszyscy znamy, które możemy wspólnie zanucić, to uświetniają. Podkreślali panowie ze sceny rolę pań z zespołów śpiewaczych w społeczeństwie. No, trzeba pielęgnować cały czas chyba te tradycje, prawda? Podkreśliłem tutaj, że budowanie tożsamości kulturowej jest jednym z warunków tego, żebyśmy się dobrze czuli u siebie. To jest pierwsza kwestia. A druga, dla mnie bardzo ważna, często ludzie kojarzą Jaworzno ze Śląskiem. Ja wtedy mówię, jak chcecie wiedzieć, jak jest naprawdę, to przyjedźcie do nas wtedy, kiedy są różnego rodzaju uroczystości, kiedy gra, co prawda, górnicza orkiestra, ale panie występują w strojach krakowskich, małopolskich. To jest nasza rdzenna przynależność i bardzo to podkreślam, a właśnie panie zespołu śpiewaczych uświetniają różnego rodzaju uroczystości w naszym mieście bardzo często, za co jestem ogromnie wdzięczny i dzisiaj w ten sposób możemy im podziękować. Uroczystość z okazji Dnia Kobiet specjalnie dla pań z zespołu śpiewaczy. Jak się podoba dzisiaj? Bardzo, bardzo się podoba. Bardzo tak dla nas taki, akurat takie te utwory takie, że no zachwycone my są. Bardzo się podobał koncert. Naprawdę taki nastrój stworzył, że nie chce się do domu wracać. Czy to dobry prezent na Dzień Kobiet? Właśnie mówiłam do koleżanek, że świetny prezent dostaliśmy na Dzień Kobiet ogólnie. Także cieszę się bardzo z tego koncertu i w ogóle ze spotkania ze wszystkimi. Bardzo nam się to podoba, że jesteśmy tak docenieni, że pan prezydent nas tak właśnie tak powiedział, że chodzi, uczestniczy w naszych imprezach, a teraz zostaliśmy zaproszeni, bo tak i pan dyrektor MCKiS-u powiedział, że tak zaprosili i chcą nas tutaj ugościć. Bardzo się cieszymy, właśnie z takich słów cieszymy. Wymarzonej, pomysłem.